Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem opowiedzieć o pewnej bardzo ważnej rzeczy, rzeczy, która wydarzyła się przypadkiem, ale chcę Wam o tym opowiedzieć. Na początku chciałem podziękować wszystkim wspierającym kanał. A teraz szybko przejdę do meritum. Podczas kręcenia programu dotyczącego tomografii monet i w ogóle badań monet związanych z tym, że Pink Test nie wychodził, wdarł się pewien błąd podczas wykonywania pomiarów grawimetrycznych. Środowisko pomiarów takie, w którym między mną a urządzeniem pomiarowym stoi statyw z kamerą, jest w pewien sposób problematyczny. Nie ma tam za bardzo miejsca na to, żeby wykonywać badania. I to spowodowało, że podczas wyciągania z szalki dolnej wagi, czyli tej szalki, która jest normalnie zanurzona we wodzie, wyciągania monety, ochlapałem drugą monetę, która miała być sprawdzana w drugiej kolejności. No i pokazuje to na zdjęciu, że tam na tej monecie zauważyłem kropkę. Pierwsze co, waga pokazała zbyt wysoką masę, ponieważ ważyłem wcześniej na dokładniejszym urządzeniu, na dokładniejszej wadze, wiedziałem, że te monety mają dokładnie taką samą masę, a tutaj nagle moja waga pokazuje 0,01 grama więcej. No to jest gigantyczna różnica. I no od razu zauważyłem, że tam na powierzchni monety, w okolicach tego rysunku głowy królowej, znajduje się kropla. Wysuszyłem tą kroplę, ale jak się okazało, niedokładnie. I popatrzcie na wskazania wagi. Popatrzcie, co się dzieje. Niedokładność przy wykonywaniu pomiaru, jakiś taki błąd przypadkowy, który się wdarł w trakcie ważenia, spowodował, że wynik pomiaru był całkowicie błędny i okazało się, że waga wskazała próbę metalu wyliczoną z pomiarów grawimetrycznych jako 0,993. Po dokładnym wysuszeniu monety pomocą papieru ręcznikowego okazało się, że po ponownym wykonaniu pomiaru okazało się, że waga pokazuje próbę monety 999. Wszystkich, którzy wykonują jakiekolwiek prace przy analizie monet, przy sprawdzaniu, proszę, żeby o tym pamiętali, że badania zawsze należy wykonywać z jak największą starannością. Dlatego, że później też, jeżeli użyjecie takiej wagi i zrobicie pomiar źle, nawet w taki przypadkowy sposób, to też można mieć problem i może to zasiać dość poważne wątpliwości w naszej głowie. Błędy w pracy zawsze się mogą jakieś przydarzyć, takie błędy przypadkowe, ale trzeba bardzo uważać i jeżeli zdarza się wynik, który jest całkowicie wynikiem zaskakującym, najlepiej powtórzyć jeszcze raz pomiar i sprawdzić, czy wszystkie warunki pomiaru są takie, jakie zakłada technologia typu.